Pracę z posadzką się rozpoczęły w 2010 roku projektem posadzki, który wykonał pan inżynier Szukała z Wrocławia. Jacek. Przewodnią myślą posadzki były barwy tetmajerowskie, te, które są już w kościele, albo takie, które do tych malowideł pasują. Posadzka granitowa z kamieniołomów pochodzi z Włoch, Hiszpanii i z Indochin. W tej chwili robimy nawę główną. Na początku nawy główne przy ołtarzu jest symbol alfa i omega. Następne motywy to są greckie, mozaikowe, wzięte dlatego, że styl kościoła jest neoromański. I te motywy do tego kościoła jak najbardziej pasują. Oczywiście jest też róża wiatrów, na końcu będzie Anno Domino 2010. W tej chwili jest robiona nawa główna, do świąt będzie skończona do głównych drzwi, tak żeby już komunikacja w święta była normalna. Wykonuje ją firma z Gierałcic, to jest przy czeskiej granicy. W tej chwili robimy środę ze względu na to, że to ma być takie wejście ozdobne, ładne do katedry. Na święta następne nawy będą robione w czasie późniejszym. Nie wiem, czy w ogóle w tym roku całym skończymy posadzkę. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo drogie, dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, żeby całość. Poza tym musimy dopasować też do grafiku uroczystości w katedrze pracy. Nie zawsze możemy robić. Bo są uroczystości, śluby, pierwsze komunie, święcenia. Stara posadzka była tak zniszczona, że płytki poodchodziły i były tylko przykryte dywanem przy środku, bo inaczej można się było przewrócić idąc środkiem katedry. To już była ostateczność, żeby ją jak najszybciej wymienić. Oczywiście ten granit jest układany na posadzce ogrzewanej. 4 km rurek jest przykryte betonem. Wszystko mamy robione systemem Raucha, to jest firmy niemieckiej. Gwarancja jest na 200 lat tych przewodów, tych rurek. Jeżeli chodzi o posadzkę ogrzewaną, zdali nam wspaniale egzamin. Przez te miesiące, które były grzane w katedrze, jest bardzo i ciepło, i sucho, także to jest przede wszystkim ważne ze względu na malowidła, które są w kościele, żeby nie miały dużej wilgoci w czasie zimy. Jeszcze będzie odnośnie katedry przebudowa prezbiterium. Jak tu widzicie, są takie zarysy w posadzce. Tu będą przeniesione balustrada, tutaj jak są te takie trójkąciki. Będą tylko 3 stopnie na początku prezbiterium, już później będzie prosto. Tron biskupi tu będzie po skosie przy filarze. Tam będą przebite drzwi do kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Ołtarz będzie znajdował się pod łukiem granitowy. Ten będzie cofnięty na miejsce, na którym wcześniej stał. To jest wyciągnięty ołtarz drewniany z tam głównego ołtarza. I on wróci na swoje miejsce. Tu będzie soborowy ołtarz, bo wypada, żeby katedra jako wzór kościołów diecezji miała ołtarz stały, bo to nie jest zgodne z przepisami liturgicznymi, co w tej. Ołtarz jest ruchomy, przestawny, drewniany. Tutaj te zmiany w prezbiterium. Już mielibyśmy robić, tylko nie mamy zezwolenia jeszcze, bo czekamy na zezwolenie, to będzie komisja 15 kwietnia ma się tu zjawić. Odnośnie rusztowań są w tej chwili pozdejmowane siatki z rusztowań na wieżach. Nie możemy robić przed świętami całkowitej rozbiórki, ponieważ na święta byśmy mieli zamknięte drzwi ze względu na wymagające przepisy BHP, stąd teraz są podejmowane siatki, a zaraz po świętach będą całości rozebrane rusztowania. Z tego co ja wiem, to jest 7 lat, jak były założone rusztowania. 2 tygodnie po świętach rusztowań nie powinno być na wieży. Trzymamy za słowo.